To nazywam się Sebastian Berger, mam 19 lat, występuję na pozycji napastnika bądź bocznego pomocnika, ale raczej napastnik. Jestem wypożyczony ze Śląska Wrocław i poprzednią rundę grałem w Stali Mielec. No, na pewno pogoda nie zaskoczyła mnie, chociaż jest zupełnie inna niż we Wrocławiu, ale byłem na to przygotowany. W klubie jest wszystko, co potrzeba do rozwoju, spokojna, ciężka praca i liczymy na dobre wyniki w lidze. Tak, znam 4 lub 5 osób. Na pewno łatwiej się zaklimatyzować w szatni, ponieważ jest tu dużo młodych zawodników, więc nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Na pewno było to wyrównane spotkanie. W Stali wtedy jeszcze nie byliśmy w tym najlepszym okresie. Był to okres taki przejściowy ze słabszych wyników do tych lepszych. Tam akurat były te remisy, tam pamiętam kilka z rzędu. No i akurat ten mecz myślę, że wywarł na mnie spore wrażenie pod względem tego, jak Wigry grały. Też na pewno jest to ułożony zespół. Nie boi się grać w piłkę i nie boi się stawiać na młodych zawodników. Na pewno jest to trener z pasją. Poświęca się swojemu zawodowi w 100%. Treningi wyglądały na bardzo profesjonalne. Widać duże pojęcie u trenera pod względem fizycznym, pod względem piłkarskim. Nie było samego biegania na przykład bez piłek, tylko wszystko robiliśmy z piłkami i to jest myślę, że najważniejsze w tak młodym wieku, żeby się rozwijać, ale też dla każdego zawodnika. Nikt nie lubi biegać bez piłki, a z piłką na pewno można zrobić więcej pożytku. Życzę sobie na pewno, wiadomo, drużyna jest najważniejsza, liczę na spokojne utrzymanie, ale pod względem indywidualnym chcę, żeby to była zupełnie odmienna runda niż ta, co była w Stali Mielec, pod względem i ilości minut i na pewno liczb. Chciałbym zdobyć parę bramek, zaliczyć parę asyst i myślę, że ciężką pracą w okresie przygotowawczym udowodnię trenerowi i wszystkim kibicom, że stać mi na to.